Radek dostał 4 cukierki i dorzucił je do 5 cukierków, które miał już w kurtce. Następnie wygrał z kolegą i potroił liczbę swoich cukierków. Zapisz działanie, które opisuje tę sytuację, nie wykonuj obliczeń. Na początku miał 5 cukierków. Dostał 4 cukierki. Następnie wygrał z kolegą i potroił liczbę swoich cukierków, czyli miał łącznie 5 plus 4 cukierki i tą liczbę potroił. Zatem działanie, które opisuje tę sytuację, to 3 razy w nawiasie 5 plus 4.